Stolica Apostolska i Rzeczpospolita Polska. Biorąc pod uwagę fakt, że religia katolicka jest wyznawana przez większość społeczeństwa polskiego, stwierdzając doniosły wkład Kościoła w rozwój osoby ludzkiej i umacnianie moralności, postanowiły zawrzeć niniejszy konkordat. Artykuł 15, punkt 3. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski są dotowane przez państwo. Artykuł 21, punkt 2. Przepisy prawa polskiego o zbiórkach publicznych nie mają zastosowania do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony. Artykuł 22, punkt 2. Przyjmująca punkt wyjścia w sprawach finansowych, instytucji i dóbr kościelnych oraz duchowieństwa, obowiązujące ustawodawstwo polskie i przepisy kościelne, głodające się strony stworzą specjalną komisję, która zajmie się koniecznymi zmianami. Nowa regulacja uwzględni potrzeby Kościoła, biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę życia kościelnego w Polsce. Konkordat niniejszy sporządzono w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku. Protest jest przeciwko temu, żeby płacić w Polsce tylko dobrowolne podatki na Kościół. My przez 3 lata staraliśmy się w najwyższych urzędach polskich z prezydentami na czele i 3 lata nas okłamywano, że my na Kościół, że my od nas podatków na Kościół nie biorą. Po 3 latach, kiedy sprawę podaliśmy do sądu we Wrocławiu, i do sądu w Strasburgu, po 3 latach dopiero kiedy była Zyta Gilowska minister finansów, odpowiedziano nam numer ten o, że płacimy 1,04% podatku na Kościół. Oskarżyłam całą Polskę, jako polskie państwo. Zrozumiałam, że trzeba oskarżyć osobę jakąś w państwie, czy prezydenta, czy tam minister finansów. I zamierzam oskarżyć o kradzież moich pieniędzy prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Protestowałam w specjalnym stroju, z flagą papieską dużą w ręku. Jedną flagę jakaś chyba z Radia Maryja porwała mnie i uciekła. Zabrała na chama. Ale jednak zdrowie nadwyrężyłam tymi protestami, bo nieraz na dworcu głównym we Wrocławiu i po 6 godzin siedziałam i widzę, że muszę mniej godzin protestować, bo zdrowie mi wysiada jednak. Nie dam rady na tyle. Widać, że protestują.
ale mniej emerytów popierało mnie niż młodzież. Bardzo dużo młodzieży robiło ze mnie zdjęcie w moim stroju, spodobał się mój strój protestacyjny, robili ze mną zdjęcie, pytali, czy mogą zrobić. Ja nawet byłam szczęśliwa i zadowolona, że młodzież mnie popiera. Bardzo nawet zadowolona z tego powodu. Organizuję te protesty i uświadamiam ludzie, bo nikt nie wiedział, że płacimy. Nawet prokuratorzy, nawet obecny prokurator mnie przesłuchiwał i powiedział, pytał, czy on też, on jest niewierzący, czy on też podatki płaci. Ja mówię, proszę pana, ja jestem niewierząca, pan niewierzący, ale podatki zabierają bez pytania 1,04%. Czy słyszał pan o tym, że ponad 1% z podatku dochodowego każdego z nas przeznaczone jest na Kościół i związki wyznaniowe? Pan nie jest katolikiem? Przeznaczane jest na Kościół i na związki wyznaniowe w Polsce. Nie, nie słyszałem. Nie słyszałem. O tym nie wiedziałem. No, szczerze powiem, nie słyszałem o tym. Ja też nie słyszałem. Tak, słyszałem i się z tego powodu bardzo cieszę, dlatego że jest to wreszcie docenienie takiej instytucji, która bardzo wiele robi, a czasem właśnie ludzie tego nie rozumiem. Uważam, że zwłaszcza Caritas należy podkreślić, czy różne takie właśnie... Ale czy słyszał pan o tym, że właśnie ten podatek jest pobierany niedobrowolnie, tylko że obowiązkowo, obligatoryjnie dla wszystkich? Nie, tego nie słyszałem i trochę czytam prasy i katolickiej i ogólnej i nigdzie takiego rozporządzenia nie słyszałem. Nie słyszałam obowiązkowo. Nie słyszałam o takim, że obowiązkowo. Wiem, że każdy sobie może dobrowolnie 1% od podatku odprowadzić na jakąś fundację, ale że przymusowo nie słyszałam o tym. Prawdę powiedziawszy, o tym nie słyszałem, zwłaszcza, że ja jestem ateistą, także Kościołem się w ogóle nie interesuje, mimo tego, że byłem przez 18 lat ministrantem i Kościół mi obrzydł, także w Boga wierzę, modlę się. Ale do kościoła nie chodzę, bo to mnie nie interesuje, to są pedały. Jest obowiązkowo przeznaczany na kościół i związki wyznaniowe. Nie słyszę pana. Nie, nigdy. Nie słyszałem, nigdy nie było nagłośnione. Ja słyszałem, że to są dobrowolne wpłaty tej części podatku, które można przeznaczyć na tak zwane pożytki publiczne. W Niemczech to wiem, że jest ten obowiązek, dane ten parafia jest ten, ale w Polsce nie słyszałem o takim, żeby ten... Były jakieś projekty poczynione, ale te chyba nie były wdrożone. Nie słyszałem o takim czymś. Ma pan dwa wyjścia, jak nieszczęście. Albo wódka, albo Bóg. Nie, to bzdura jest jakaś. Słyszałem, że można dobrowolnie oddać 1%. A nie słyszał pan o tym, że obowiązkowo jest pobierany od każdego z nas? Jeszcze inny niż ten, o którym mówimy chyba. Bo ten, który jest ustawowy, to każdy ma prawo wyboru. Właśnie jest tak, że nie ma wyboru, że jest obowiązkowo pobierany. Jesteśmy oszukiwani wszyscy cały czas? Ale czy pan słyszał o tym, że panie, to ręka mnie swędzi, żeby panu przypierdolić, panie. Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat. Religia w Polsce jest nie dodatkiem, nie pieprzem do gówna, a jest fundamentem, proszę pana. Cud nad Wisłą, cud nad Odrą. Co pan wie? W Niemczech, kurwa, codziennie milion Niemców chodzi dupczyć polskie Polki, proszę pana. I my do tego kurestwa należymy. Milion Niemców dupczy Polki, proszę pana. Niech pan to napisze, ale pan to nie napisze, bo pan jest, panie, inteligentny. Pan się chce opierdalać się pan chce. Pan. No to jest szok. To należy coś z tym zrobić, bo to jest oszustwo zwykłe. Ministerstwo Finansów, Departament Finansowania Bezpieczeństwa Państwa, dnia 10 listopada 2006 roku. Szanowna Pani, odpowiadając na Pani ponowne wystąpienie z dnia 1 października 2006 roku dotyczące udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w finansowaniu kościołów i związków wyznaniowych,
przedstawiam poniższe stanowisko. W budżecie państwa na cele religijne w 2006 roku zaplanowane zostały następujące wydatki. W części 38 Szkolnictwo Wyższe, dotacja dla Papieskiej Akademii Teologicznej i dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną oraz pomoc materialną dla studentów w wysokości 104 563 zł. Ponadto Komisja Konkordatowa w dniu 29 lipca 2005 roku opowiedziała się za finansowaniem trzech uczelni papieskich, to jest Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w łącznej kwocie 11 820 zł. Można przyjąć, że na finansowanie kościołów i związków wyznaniowych zaplanowano środki w wysokości 272 250 zł. Co stanowi 0,4% dochodów budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2006 roku stanowi 13,4% planowanych dochodów budżetowych. Oznacza to, że na finansowanie kościołów i związków wyznaniowych proporcjonalnie przeznacza się 1,04% dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z zawodu jestem lekarzem. Pracowałam 40 lat w Polsce. Byłam samotną, utrzymywałam dwoje dzieci. Mam 78 lat. Jestem już ciężko chora. Ja jako studentka jedyna, nikt nam nie kazał na studiach uczyć. Uczyłam analfabetów po wojnie. Z własnej inicjatywy lubiłam ludziom pomóc. Szkoda mnie było ludzi pokrzywdzonych, biednych. Nie dlatego wystąpiłam też przeciwko kościołowi, bo zorientowałam się, że księża jeżdżą bardzo drogimi samochodami, no po łapowy biorą. Oprócz pensji mają od 2 do 3 tysięcy każdy proboszcz na wsi. No i jeżeli mówi się miłosierdzie Boże i ludzkie, no toż moi kochani księża i biskupi, toż wykonujcie to. Nie slogany, to trzeba swoją pracą pokazać, jak to jest, a nie tylko buzią, że to on dobry, że miłosierny, że to. Hejo, to przed obowiązkowym smutkiem na kościół. Od około 4 lat rozwieszałam we Wrocławiu, częściowo i na wsi, takie ulotki. Chcę, żeby Polska zwróciła mi 10 tysięcy wstecz pieniądze, które zabrała z mojej zgody na kościół. Do tej pory sprawa w sądzie rejonowym Wrocław w Śródmieście trwała chyba ze 3 lata, co najmniej chyba 4 rok już. I jeszcze nie odbyła się sprawa, bo z rejonowego do okręgowego wysyłają i vice versa. Także chyba nigdy nie odbędzie się, czekają pewno kiedy, bo ja stara, schorowana kobieta, kiedy kipnę, to i po tym po sprawie i nikt nie będzie starać się.
No to i taka Polska teraz jest. Nic się, żadnej sprawy w Polsce nie wygra biedny człowiek. Tylko wygrają pieniądze, kto bogaty. To ja tyle się przekonałam już. Powodzenie tej sprawy nie wierzę za mego życia, bo to potrwa dłużej, ale wierzę w to, że dojdzie do tego, że tak będzie w Polsce jak w Unii Europejskiej, że na Kościół będzie ten płacić, kto będzie chciał płacić, czyli dobrowolnie będą podatki płacić. Protestowałam już około może 12 razy na dworcu głównym. Policja nie wtrącała się, to znaczy przychodzili do mnie, ale nigdy mnie nie chcieli tam, no nieraz grozili psychiatrykiem od czasu do czasu. Natomiast 24 lipca zdarzyła się taka sprawa. Otoczyło mnie około 7 policjantów, około, nie liczyłam. Stali tu, to znaczy otoczyli, ja koło tego słupka stałam. Otoczyli tam dalej około 7 policjantów. Potem zgromadziła się ludzie, podróżni dookoła policjantów. Ja byłam w środku. I oni zażądali, czy ja mam pozwolenie na protest. Ktoś z tłumu krzyknął. Krzyknął głośno, że na protest jedna osoba, która protestuje, nie potrzebuje mieć pozwolenia. Ktoś z tłumu mnie bronił. A oni potem odeszli na jakiś czas, naradzali się, odeszli ode mnie, gdzieś dzwonili, widziałam komórką i za jakie może 20 minut podobnie przyszli i mówią, że mam iść na policję z nimi. Opierałam się, żeby nie iść z nimi, to zaczęli, ciągnęli mi za nogi. Na całe gardło krzyczałam ratunku, bo ludzi dużo było, żeby ludzie słyszeli. Widzę, znalazło się koło mnie pogotowie z takim wózkiem na jedną osobę. Oni powiedzieli policji, że posadzą mnie na ten wózek i zaniosą do pomieszczeń policji do góry na dworcu. Kiedy prowadzili ten wózek, ja opierałam się rękami na barierkach, no, na poręczu wózka, a jeden szczególnie po prawej stronie, z prawej ręki mocno mnie szczypał. Ja tak bolało, krzyczałam ratunku, nie szczypcie mnie, ratunku krzyczałam. On mimo wszystko szczypał, szczególnie z prawej ręki, po prawej stronie. Wreszcie zanieśli mnie na wózku na policję tam, u góry. Chciałam zgłosić, bo tam pan policjant przyjmował skargi, osobne takie pomieszczenie. I ten policjant, który mnie szczypał, nie puścił do zgłoszenia skargi, kopnął mi w nogę prawą, raz kopnął. Musiałam wrócić i ten pan, który przyjmuje skargi, policjant powiedział, że żebym nie przeszkadzała mu, że on żadnej skargi nie przyjmuje. No i tego. Niespodziewanie wywiad przerywa nam pewien młody człowiek, który zupełnie przypadkowo okazuje się być świadkiem opisywanych przez panią Reginę zdarzeń. W kierowniku, no to widziałem to, że po prostu pani kobieta sobie tutaj protestowała przeciwko tam jakimś księżom. No nie powiem teraz co dokładnie, bo nie pamiętam, ale jakieś tam przeciwko jakimś tam podatkom na księży, klerykom, nie klerykom, no nieważne. No ale po prostu, no i wzięli ją panowie policjanci, 4 osoby na siłę, tutaj z tego dworca. Właśnie centralnie z tego miejsca, 2 metry obok nas, bo ta pani tutaj stała przy tym filarze. Wzięli ją na komendę i po prostu, tak by ta powiedziała po prostu, że ona jest chora, że serce ją boli, że może tam coś jeszcze stać. No i po prostu, no panowie po prostu... Coś tam zaczęli do niej głupiego gadać, pani się zaczęła denerwować. Za chwilę do niej żona do psychiatryka pojedzie i że w ogóle nie. Że ona nie może tu protestować, ona mówi, że ona tam, że może, co nie. No i tyle, no co mam powiedzieć. No tyle widziałem, no. Ja byłem za kratą z drugiej strony, nie? No ale no, tak było, nie. Karetka opisała mój stan, lekarz, i nie uznali mnie psychicznie chorą. Karetka odjechała, mnie nie puścili do domu dalej.
zadzwonili. Z tego wynika, że po drugą karetkę, bo powiedzieli, nie puszczą, że druga karetka przyjedzie. Siedziałam tu w sumie około 2 godzin. Druga karetka zawiozła mi do domu. No i potem złożyłem sprawę, skargę na policję dworcową do wojewódzkiej. Wojewódzka nie przyjęła, bo powiedzieli, że to za poważna sprawa, żebym dała sprawę do prokuratury. I dałam sprawę do prokuratury. Polska niby demokratyczna. Protesty nie są zabronione, a mnie ciągnęli jak ścierwo. Mnie ciągnęli, poniżyli mnie, ciągnęli jak ścierwo. Uprzejmie proszę o załączenie do mojej sprawy monitoringu kasety lub innego przekazu informacji z dworca głównego PKP we Wrocławiu w dniu 24 lipiec 2008 roku od godziny 11.40 do 14.00. Proszę również o kasety z pomieszczenia policji na dworcu głównym PKP we Wrocławiu. Świadectwo sądowo-lekarskich oględzin ciała. Stan miejscowy. Na skórze bocznej powierzchni pogranicza łokcia i ramienia prawego podbiegnięcie krwawo-zielonkawo-wiśniowe, słabo wysycone 2 na 1,5 cm i 1,5 na 1 cm. Podobne podbiegnięcie krwawe na skórze przedniej i przyśrodkowej powierzchni 1/2, dalszej ramienia prawego fioletowo-wiśniowo-oliwkowe, silne, wysycone o wymiarach od 0,2 na 0,2 cm do 5 na 3 cm, łącznie na powierzchni o wymiarach 16 na 10. Na skórze obu potłudzi liczne głębokie otarcia na skórka, pokryte wiśniowym, brunatnym, miodowym, w części łuszczącym się strupkiem na zaczerwnionym podłożu, zmiany troficzne. Opinia. U badanej, lat 78, badaniem i na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzono podbiegnięcie krwawe obu kończyń górnych. Obrażenia te powstały od działania narzędzi tępych, tempokrawędzistych i mogły powstać w czasie i okolicznościach podanych przez badaną. Podłamałam się psychicznie. Ja byłam bardzo słaba, a chciałoby się protestować, a tu słaba, nie miałam sił wyjść z domu. Ale teraz już parę dni temu parę ulotek już powiesiłam, może z 10 właśnie. I jak tylko jeszcze zdrowie lepiej podreperuję, to ja pójdę w tym stroju protestacyjnym protestować dalej. Thank you.